Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił: zagrzmiało. Inni mówili: anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodni siostry i bracia tutaj świątyni i z drugiej strony ekranu, serdecznie bądźcie wszyscy pozdrowieni i zaproszeni do rozważania tego, co Pan Bóg dzisiaj daje nam, by stało się treścią naszego życia. Oto przyszliśmy tutaj i czujemy się niejako w grupie tych, którzy przybyli i prosili Filipa: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Chcemy ujrzeć Jezusa. To jest również pragnienie naszych serc. Myślę, że to jest pragnienie wszystkich naszych serc, tu będących i łączących się z nami w jedności tej wspólnoty. Chcemy ujrzeć Jezusa i przychodzimy i zobaczcie. Widzimy zasłonięty krzyż. Jakieś zderzenie. Chcemy widzieć i patrzymy na zasłoniętego Jezusa, na zasłonięty krzyż. W wielu kościołach są także zasłonięte obrazy. Jakże więc zobaczyć tego Jezusa? Bóg daje nam tę możliwość, żeby zobaczyć Go w Słowie. Bo Jezus jest Słowem, które stało się ciałem. Przychodzi w Słowie. Bóg, posyłając Jezusa na ten świat, wypełnił swoje Słowo. Dotrzymał Słowo. I my tutaj przychodzimy
siostry i bracia, do tej świątyni pięknej, wspaniałej, wielkiej, której jako Paulin czuje się jak na Jasnej Górze, ale nie w bazylice czy w kaplicy, które są znacznie mniejsze, ale jak przed szczytem jasnogórskim. Takie można tutaj mieć doświadczenie. Zgromadzeni w tej wielkiej świątyni chcemy doświadczać wielkiej łaski. Ale chcemy doświadczyć też tej wielkości Boga, wielkości Jego miłosierdzia, żeby odkryć swoją małość. Wielkość chrześcijanina kryje się w jego małości, że odkrywa to, co jest w nim małe, słabe, grzeszne, biedne. Potrzebuje oświecenia, oświetlenia przez Słowo Boże. Dlatego idziemy za tą myślą, która jest zawarta w psalmie. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp, światłem na moich ścieżkach. Kochani, ile razy jestem na Jasnej Górze, wchodzę przez którąkolwiek z bram jasnogórskich, czy bramy lubomirskich od strony tutaj pomnika błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, czy od strony domu pielgrzyma przez bramę papieską, przez bramę świętego Jana Pawła II, ilekroć przechodzę przez którąkolwiek z tych bram, to wiecie, które słowa mi się przypominają? Z psalmu 23, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Dlaczego akurat te? Bo ciemna dolina wprowadza mnie na Jasną Górę. I te dwie przeciwstawne rzeczywistości bardzo mi pomagają. To rozumienie mojego życia staje się bardzo konkretnie jasne w momencie, kiedy jestem tam, w tym miejscu, o którym święty Jan Paweł II, a całe wieki, całe pokolenia pielgrzymów, wszystkich przybywających na Jasną Górę potwierdzają, że to konfesjonał i ołtarz. I dzisiaj przychodzimy, żeby w tej konkretnej sytuacji naszego życia zobaczyć Jezusa. Pragniemy ujrzeć Jezusa, ale też jakby potwierdzeniem tego, o czym mówię, są te słowa z listu do Hebrajczyków, że On się stał sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Dla wszystkich, którzy Go słuchają. Trzeba zobaczyć Jezusa jako Słowo wcielone. Tego, który przyszedł na ten świat, aby umrzeć za mnie, aby otworzyć mi w ten sposób drogę do nieba. Ale cały czas On moje życie pragnie prowadzić swoim słowem. I święty Paweł potwierdza, że wiara rodzi się ze słuchania. Tym zaś, czego się słucha, jest Słowo Boże. Więc siostry i bracia, jeśli mamy przeżywać te rekolekcje, jak ksiądz proboszcz na początku tej Eucharystii powiedział, to jesteśmy zaproszeni wszyscy do słuchania. To nie jest tak, że wy macie tu grzecznie siedzieć, a ja mam tylko mówić, ale i to mnie bardzo ujmuje i bardzo mi się podoba to, co chcę teraz powiedzieć. Wy, nas wszystkich tutaj głoszących, kochani, ewangelizujecie sposobem słuchania. Jak wy przyjmujecie prawdę o Jezusie. Te wasze oczy, te wasze emocje, które wyrażają się, są wypisane w waszych twarzach, one są dla mnie osobiście ewangelizacją. Katechizują mnie. Ja się bardzo cieszę, jak jest dużo osób. I bardzo się cieszę, jak widzę, że te osoby słuchają, że mają taką dyspozycyjność wobec Bożego Słowa. I to bardzo pomaga. A zatem tę niedzielę, kiedy wszystko jest pozakrywane, jakby niewiele widać, to więcej, znacznie więcej widać i można jeszcze więcej odkryć, siostry i bracia, poprzez słuchanie. To wszystko dzieje się tu, w środku, w sercu. Każde uderzenie serca jest pukaniem Jezusa do mnie, żebym zaczął słuchać. Odwiedziłem kiedyś moich znajomych, to taka para już wiekowa, już mieli 60-lecie małżeństwa,
i pani Joanna i pan Władysław. No i bardzo chętnie opowiadają o tej przeszłości, którą wspólnie razem przeżyli. Pani Joasia, bardzo wrażliwa kobieta, też bardzo pobożna, mówi, jak to proszę ojca, było w tym życiu wiele różnych spraw. Było wiele radości, ale też wiele trudnych, różnych przeżyć. I zdrowie, i kłopoty rodzinne, i finansowe, wszelakie różne problemy. I mówi, jaka ta droga do nieba, proszę ojca, jest długa i trudna. A jej mąż, pan Władziuk, uważnie przysłuchujący się tej wypowiedzi swojej małżonki, słynący z ogromnego poczucia humoru, mówi tak. Joasiu, Joasiu, już dawno byśmy w tym niebie byli, gdyby nie twoje sanatoria i tabletki. Widzi ojciec, mówi, to jest właśnie mój mąż. Ale jest w tym także głęboka prawda. Pan Bóg daje nam taki czas, kochani, kiedy możemy przeżywać swoiste sanatorium, czy uzdrowienie, miejsce uzdrowienia, miejsce leczenia, uzdrowienia. Oczywiście poprzez Słowo Boże, Jezus Słowem nas leczy i Eucharystią, bo właśnie ten czas sanatorium, te kilka dni rekolekcyjne mają nam w tym pomóc, żeby przyjąć tę wielką tabletkę miłości, którą jest Eucharystia. Bardzo sobie to cenię. Ja wierzę, że tak jest. W moim życiu to jest podstawa mojego życia, bo nie wyobrażam sobie życia inaczej. Mając już prawie 40 lat kapłaństwa. I siostry i bracia, żeby słuchać, cóż trzeba uczynić? Trzeba mieć otwarte serce. Ale też trzeba mieć pragnienie przeżywania tego, o czym Jezus mówi. To nie wystarczy tylko usłyszeć, ale trzeba zrobić głęboko miejsce dla tego ziarna, o którym także dzisiaj słyszysz w Ewangelii. Musisz poznać wielkość, jakość tego ziarna, żeby dla Jezusa Chrystusa oddać swoje życie. Jest taki epizod, o którym mówi Ewangelia świętego Łukasza, Jezusa, pewne wydarzenie, kiedy nauczał świątyni, głosił dobrą nowinę. Podeszli do niego arcykapłani, uczeni w piśmie wraz ze starszymi i zapytali, powiedz nam, jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus odpowiedział im, ja też zadam wam pytanie. Powiedzcie mi, czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Oni zastanawiali się i mówili między sobą, jeśli powiemy z nieba, zarzuci nam, dlaczego nie uwierzyliście mu. A jeśli powiemy od ludzi, cały lud nas ukamienuje, bo jest przekonany, że Jan był prorokiem. Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą, skąd pochodził. Wtedy Jezus im rzekł, to i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Co to znaczy dla nas? Kochani, Jezus nie głosi dobrej nowiny ludziom, którzy nie są na nią otwarci. Nie tłumaczy istoty swego przesłania tym, którzy nie są głodni zbawienia. Karmi tych swoją mądrością, którzy wyrażają to pragnienie. Pragnienie usłyszenia prawdy, która otworzy im drogę do nieba. Ci, którzy do Niego przyszli, chcieli tylko zaspokoić swoją ciekawość, swój głód wiedzy. Na pewno chcieli Jezusa na czymś przyłapać, żeby Go skazać. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Nie ufali Mu, podejrzewali Go, sprawdzali Go. Co im przeszkadzało? Myślę, że odpowiedź jest w ich funkcji. Uczeni w piśmie, kapłani, starsi, faryzeusze. Zobaczcie, same autorytety. Same autorytety. Ludzie, którzy wiedzieli dużo o Bogu,
ale z samym Bogiem rozmawiali tak jak z Jezusem, a może już wcale z Nim nie rozmawiali. Jest to dla nas ważne. Ważne jest postępowanie Jezusa, bo kochani, my nie musimy tłumaczyć się tym, którzy nie chcą Jezusowego wybawienia. Nie musimy zdradzać tajemnicy miłości Jezusa tym, którzy nie umieją jej uszanować. To jest skarb, to jest perła. Zbawienie jest dla wszystkich. Mówi o tym katechizm, nawet bardzo wyraziście, katechizm Kościoła katolickiego. Zbawienie jest dla wszystkich, ale nie wszyscy chcą zbawienia. Nie ma na tym świecie człowieka, za którego Jezus Chrystus nie oddałby swojego życia. I bardzo proroczo święty Jan Paweł II, ale także jeszcze wcześniej Benedykt XVI, mówią, że tu wcale nie grzech jest przeszkodą. Ale wiecie co, siostry i bracia, brak pragnienia Boga. Brak pragnienia Boga. I ja wam nie powiem, mówi Jezus, i powiedział tak nie dlatego, że nie chciał ich zbawienia, ale wiedział, że oni nie uszanują tego, co On im może ofiarować. Bóg nie daje odpowiedzi tym, którzy udają, że jej szukają, albo którzy tylko Boga sprawdzają i na tym pozostają. Zapraszam was, kochani, bardzo serdecznie na te dni, kilka dni tego sanatorium Słowa Bożego. Chcielibyśmy poddać się tej może i bardzo trudnej, skomplikowanej operacji skalpelem Słowa Bożego, ale wiedzmy, że ten skalpel Słowa Bożego jest w ręku najwspanialszego kardiochirurga, którym jest Jezus Chrystus, jeśli tak można mówić. Zapraszam, wy zapraszajcie waszych bliskich. Będziemy, słuchając ojców Kościoła, pochylać się nad Słowem Bożym, wierząc w to, że wtedy Bóg pochyla się nad nami. Dopomoże nam w tym z pewnością Maryja, która jako oblubienica Ducha Świętego, mówiąca do nas zawsze, zróbcie wszystko, co mój Syn wam powie, sama wchodzi na tę drogę słuchania, rozmiłowania się w Słowie, mówiąc znacznie wcześniej, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. To Słowo jest skarbem dla nas. Chcielibyśmy ten skarb pozyskiwać, nim się radować i nim się dzielić, bo to jest ten apostolski wymiar, do którego także jesteśmy powołani.